Ciao, witajcie na moim kanale Mandziare Łebki. Dzisiaj jest taki specyficzny filmik, dlatego że już moje filmiki są nagrywane bez głosu, ale dzisiaj postanowiłam nagrać taki inny filmik, bo gotuję zupę warzywną z warzywami świeżymi i suszonymi. Suszone warzywa dostałam od koleżanki z kanału Monika prezentuje, w grudniu dostałam od niej paczkę, no i ona w tej paczce mi włożyła suszone grzyby, suszone buraczki czerwone i suszoną jarzynkę. Ja tą jarzynkę właśnie wrzucam sobie do mojej zupki, dla męża gotuję spaghetti, gotuję też warzywa, które zaraz wrzucę na gorącą wodę, jednym słowem dużo rzeczy robię, no i będę jeszcze robić takie mięsko na patelni, takie fekina di manzo, czyli kawałek mięska na patelni. No to już Wam pokazuję tą moją zupkę. No, tutaj wrzuciłam troszkę tej jarzynki, ale myślę, że jeszcze dosypię. Może się za mocno gotuje. Tutaj już się gotują właśnie spaghetti dla męża, a tu woda już się gotuje na warzywa, które mam wrzucić. Zaraz Wam pokażę jakie. Jeszcze dosypię sobie te jarzynki. Fajnie, że można sobie ususzyć i właśnie mniej miejsca zajmują jarzynka. Mniej miejsca zajmuje jarzynka. Nie musimy mieć dużo miejsca w lodu, w zamrażalce. A tu są moje warzywa, czyli brokoletti, które już umyłam i zaraz wrzucę na gotującą się wodę. Tutaj mięsko czeka w swojej kolejności, odmraża się. To są właśnie takie fettuccine di manzo. Ja już tutaj do tej mojej jarzynki wrzuciłam ryż, który miałam ugotowany wczoraj. I go sobie tutaj dorzuciłam z takimi moimi pulpecikami, także ta moja jarzynka jest bardzo pożywna. No i dodałam kostkę warzywną. A tutaj, tak jak Wam pokazywałam, wcześniej miałam brokoletti do gotowania i te moje brokoletti tu już się gotują. Właśnie, później one będą na patelni podsmażone z oliwą i z czosnkiem. A tutaj w kuchni nic się nie marnuje. Miałam wczorajsze bułeczki, więc te bułeczki przecięłam na pół i kochani sobie podgrzeję i zrobię takie grzanki. Takie grzanki są pyszne z oliwą z oliwek. Ja tutaj w kuchni mam taką właśnie oliwę z oliwek, olej di oliva extra vergine. To mam taki, wiecie, taką właśnie mam tackę i na tej tacce mam wszystko, co mi jest pod ręką potrzebne, czyli sól miałka, sól gruba, przyprawy, czasami kawę taką rozpuszczalną robimy, no takie różne rzeczy, wiecie jak to w kuchni, wszystko musi być pod ręką. A tutaj mam takiego kogucika, jak na przykład coś piekę czy gotuję, to sobie zaznaczam czas. No widzicie, czyli taka właśnie będzie moja jarzynka. Z jarzynek suszonych, które dostałam z kanału Monika prezentuje. Zaraz spróbuję, czy to jest słone, czy nie. Pyszne, słone. Słone, bo dodałam kostkę właśnie warzywną. Jeszcze Wam powiem, jak smakuje ta jarzynka z tym ryżem. Jest trochę gorąca, ale to nic, już Wam mówię. Buonissima, bardzo dobra, pyszna. Monika, jeszcze raz dziękuję Ci za tą wspaniałą jarzynkę. Moja zupa jarzynowa z ryżem i z Twoją jarzynką jest rewelacyjna. Także kochani, zapraszam Was na kanał do Moniki. Monika prezentuje. Zostawię Wam linki na filmiki, jak suszymy jarzynkę. I w ogóle zostawiam Wam linka na jej kanał. Na jej kanale znajdziecie nie tylko rzeczy kulinarne, ale ma też rzeczy z filmiki na temat ogrodnictwa, hodowania różnych warzyw czy roślinek. No i też ma zwierzęta, wszystkiego po trochę, ale naprawdę bardzo fajne rzeczy robi. Ostatnio robi mięso do słoików, także naprawdę zapraszam do niej. Dziękuję bardzo, że jesteście na moim kanale.
Nowym widzom powiem, że mój kanał powstał w 2018 roku w Polsce. Teraz mieszkam w Rzymie, a dokładnie w Ostii Antycznej. No i od miesiąca zmieniłam styl nagrywania. Po prostu nagrywam receptę, czyli przepis, bez pokazywania się. No ale jak ktoś chce mnie zobaczyć, to mam bardzo i to bardzo dużo filmików, gdzie pokazuję się z mojej kuchni polskiej. A teraz właśnie jestem w kuchni włoskiej. Trzymajcie się cieplutko i zaglądajcie na kanał Monika Prezentuje i na mój kanał. A jeszcze jedno, pokażę Wam właśnie te suszone grzyby i suszone buraczki czerwone. O, to właśnie tu są suszone buraczki. Obiecałam, że ugotuję barszczyk z tymi buraczkami. Zapomniałam Wam powiedzieć, ale ona też papryczki hoduje pikantne, czyli paprika pikante i takie właśnie mam ususzone papryczki, które mogę dodawać do moich przepisów, do moich różnych przepisów, a tutaj są suszone grzybki. Ja suszone grzybki trzymam w słoiku z ryżem i z liściem laurowym. Ryż pochłania wilgoć, a liście laurowe odstraszają różne mole spożywcze. No i to jest ta jarzynka tutaj, o, widzicie, i tak to wygląda, wszystko podpisane. Ok, to już Wam pokazałam, jeszcze raz Wam dziękuję za oglądanie mojego kanału i widzimy się na jakimś przepisie. Ciao a tutti! Chodź Topi, chodź. Okej. Także Wam pokazuję, stanę tutaj trochę w cieniu, to będzie widać. O, ładnie wygląda, słonko świeci, a tam mamy Via della Colonia. No tu mamy dwie ulice, papież postanowił odbudować na starożytnej Ostii właśnie cząstkę, namiastkę miasta, no i wybudował takie właśnie dwie uliczki i tak dalej. Tutaj w średniowieczu przyjeżdżali bogacze z Rzymu i mieli tutaj właśnie letnie mieszkania i tak dalej. Kochani, no to jeszcze raz Wam pokażę ten zameczek. Oj, słoneczko dzisiaj świeci, wiecie, jest godzina 10, mamy takie piękne słonko, a dzisiaj super, super. Tutaj mamy też taką fontankę. Z tej fontanki możemy się napić. Bardzo dużo takich nosówek znajdziecie na terenie Ostii Antycznej i na terenie Rzymu. W innych miastach na pewno tak. W tych miastach, gdzie jest bardzo gorąco. Nie wiem, czy na północy, jeżeli ktoś z osób, z Polaków, którzy mieszkają na północy Włoch, w jakichś miastach większych, będzie oglądał ten filmik, to weźcie mi, napiszcie w komentarzach, czy u Was w Waszych miastach znajdują się takie nosówki, gdzie można się napić wody. To jest właśnie słynna fontanna wybudowana przez księcia Camilla Aldobrandini, Il Principe Camillo di Aldobrandini w 1879 roku. Na temat tej fontanki to też bym chciała osobny filmik zrobić. Tak czy inaczej woda jest pitna, jeżeli przyjeżdżacie tutaj zwiedzać Borgo di Ostia Antica i właśnie wykopaliska archeologiczne, a macie butelkę plastikową, to sobie możecie nabrać wody do picia. Wszystkie właściwie te właśnie fontanki mają taką możliwość. A jak ktoś nie ma butelki, jak chce się napić, to ja już Wam pokazuję swój tofik. I poczekaj, pokazuję, jak to zrobić. Kochani, przyciskamy tutaj i zobaczcie, i tędy leci woda i pijemy. No to takie nosówki są. Zobaczcie, tu jest bardzo dużo kotów, na temat kotów też zrobię filmik osobny. Chciałabym zrobić właściwie, no bo po prostu jest ciekawy temat. Koty są w ogóle pod ochroną we Włoszech.
W ogóle zwierzęta są pod ochroną, ale koty w szczególności, bo jest ich dużo, a w Borgo di Ostia Antica jest ich bardzo dużo. No a tutaj ten nasz fotograf, który znajduje się na Via Vescovado, to po prostu też bardzo dużo fotografował te koty i ma piękne pocztówki z kotami z Borgo di Ostia Antica. No, także tak to wygląda. Mój toficzek jest ubrany, bo nie jest za ciepło. Jakby nie było kilka stopni, jest piękna, słoneczna pogoda, ale jest tak.